Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Barnhouse Lane. Dobra, myślę, że to jest czas, żeby w końcu to ogarnąć. No i mieliśmy zadanie, czego nie doświadczył już nasze koleżanki, Mitzi i Angie. No i tak, z pewnością myślę, że to będzie siwy włos. To jest pierwsze, co mi w sumie przychodzi do głowy, to jest właśnie ten siwy włos. Gdzie tu było wejście? Wejście było gdzieś tu. Gdzieś tutaj. Zobaczmy sobie to wejście. No raczej nie narkotyki. To mi nie jest potrzebne. Więc myślę, że właśnie będzie to. Kiwy włos. Tu są karty. To raczej nie. A tu co było? Tu nie było nic. Tu nie było nic. Czyli szukamy dalej. To będzie pewnie tu. To będzie pewnie tutaj. Ósemeczka nieskończoność. I wywóz. Myślę, że to będzie pierścionek. Czy pierścionek to będzie ta prawdziwa miłość? Czy... Właśnie, bo to też jest troszeczkę dziwne. Czego nie doświadczy już Mitzi i Angie? Czy Angie, mówiąc to, że ona tego już nie doświadczy, oznacza, że ona już nie żyje w tej chwili? I tak naprawdę te nasze próby tutaj tego wszystkiego są jakieś złudne? Czy nie doświadczy w tej chwili, że wiecie, no dopóki jest jeszcze chora, no to tego nie doświadczy? Bo można też to tak rozumieć pod tym względem. No to właśnie o to chodzi, że nie doświadczy prawdziwej miłości, chociaż prawdziwej miłości może doświadczyć. Na pewno nie siwizny. W sensie starości, mądrości. No i na pewno nie dziecka. Zresztą Mitzi chyba już nawet nie może. Mitzi już chyba nawet nie może. Dobra, to są trzy rzeczy, moim zdaniem, których dziewczyny już niestety, ale... nie doświadczą. Nie doświadczą pod żadnym możliwym pozorem. Może też chodzi o to, że Angie jest skrzywdzona przez życie. No, straciła ukochanego. Być może to o to chodzi, że raczej się już nie zakocha w nikim. Jest ciężko do w sumie z takiego, wiecie, zrozumienia, o co tu może chodzić. Dobra. Ops. No i zobaczmy, czy to jest to. Zobaczmy, czy to jest to. O, dojebało na sam dół. Jest! Teraz wchodźmy do środka. Cóż, cholera. Pająki. Cholernie nienawidzę pająków. Boję się tylko jednego. Pająków. Mój ośmionożny wróg numer jeden. Mój ośmionożny wróg numer jeden. My eight-legged number one nemesis. Ja nawet je lubię. Wiesz, w pająkach jest takie mroczne piękno, które trudno opisać. Naprawdę? Spójrz na te pajęcze jaja. Czy czymkolwiek one kurwa są? To dla ciebie piękne? Tak, dobrze. Ochyda. No właśnie. Trzeba je dymem trochę wypędzić. Masz rację. Zapal sobie, bo teraz będzie ciężko. O Jezu. Arachnofobia number one. Ja też się boję pająków. To musi być skarb, którego szukałam. Podnieś pudełko? Nie. Tak. Dodano nowy przedmiot. Drzwi!
Kurwa! Ja je przytrzymam. Idź, biegnij. Nie mogę cię tu zostawić. Proszę, musisz to zrobić. Dla mnie już za późno. Ale ty nadal masz szansę. Więc wypierdalaj stąd. Nie potrzebuję broni, no nie jesteś bezpieczna. Więc to jest skarb, który miałem znaleźć na Barnhouse Lane. Ciekawe co jest w środku. Dobra, musimy uciekać. No ale co teraz? Tu nic nie widzę. Rabarbar. A, dobra, wiem. Ciuch. Oh no! Nienawidzę pająków. Nie odzywaj się. Wyluzuj się. Jesteś już bezpieczna. Cokolwiek tam widziałaś, zniknęło. Przynajmniej na razie. O tak, potrafię mówić. Już prawie świt. Już nie czuję w sobie głodu. To oznacza, że ty też możesz mówić. Widzę, że masz pudełko. Dobrze. A teraz połóż je na tym dużym kamieniu i otwórz. Ja się nie będę odzywał. Zbadaj. Duży płaski kamień. Nie pamiętam, żeby był tu wcześniej. Jeszcze raz. Czy to możliwe, że pan Liz wepchnął go aż tutaj, gdy mnie nie było? Połóż pudełko. Zbadaj. Otwórzmy je. Otwórz pudełko. Spójrz. Zajrzyjmy do środka, okej. Okay. Spójrz do środka. Wiedziałem. Dobrze. Prawie gotowe. I ostatnie, ale nie mniej ważne. Musisz skaleczyć się w rękę. Kropla twojej krwi musi wsiąknąć w papierosa. Nożyczki? To były ulubione nożyczki Bena. Potem użył ich, żeby mi kurwa odciąć kończyny. A niedługo potem wbił je sobie w gardło. Orał z tego taki. Nie baw się nożyczkami. Jak będę miał możliwość niepalenia, w sensie nie zapalenia, tylko po prostu to go nie zapalę. Ktokolwiek zapali tego papierosa, otrzyma twojego raka. Wybierz ostrożnie, komu go dasz. Tylko dym sięgnie ich płuc. Nie będzie już odwrotu. Tylko śmierć i cierpienie. A dla ciebie nowe życie. A teraz zapomnij, że kiedykolwiek mnie widziałaś. Byłem tylko snem. Duchem. Cieniem. Kiedyś spotkamy się ponownie. Zabiorę cię na długi spacer. Wzdłuż rzeki. Ale nie kłopocz się tym teraz. Teraz jest czas, by świętować twój sukces. Nie powinnaś się uśmiechać? Wiecie, komu go dam?
Wiecie. Doskonale wiecie, komu gram. Czy pan jest naprawdę był tylko snem? Och, co to za różnica. Liczy się teraz to, że wykonałaś wszystkie zadania. Masz to, czego chciałaś. To znaczy, prawie. Wszystko się skończy, jak tylko ktoś zapali tego twojego specjalnego papierosa. Łatwo powiedzieć. Nie wiedziałam, że to tak będzie. Szczerze mówiąc, nie wiem nawet, czy jestem w stanie to zrobić. Nie, spiesz się. Ale nie zwlekaj zbyt długo. Bo choroba cię osłabi, a wtedy... Cóż, powiedzmy, że wielką szkodą byłoby marnować swój prezent po tym, jak ciężko na niego pracowałaś. Nie uważasz? No, trochę tak. Chapter 7. Laboratorium. Kurde, to jest jeszcze jeden chapter plus pewnie epilog. To będą ze dwa odcinki jeszcze. Angie? Nic ci nie jest? Nie zeszłaś na dół cały dzień. Martwię się o ciebie, moja droga. Ja przepraszam. Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy. Nie czuję się zbyt dobrze. Ale za chwilę zejdę. Co? Nie. Ty zostajesz w łóżku, moja droga. Radzę sobie tutaj doskonale sam, więc korzystaj i odpoczywaj. I o nic się nie martw. Zrobię ci herbaty, dobrze? Jakąś dobrą kanapkę. Ach, na pewno poczujesz się lepiej, gdy coś zjesz. A jak ty nam kanapkę zrobisz, jak my tobie, to potrzebujesz czegoś, pielęgniarko? Jadę do miasta. Mogę wstąpić do apteki, kupić jakiś syrop na kaszel, leki przeciwbólowe czy coś? Nie trzeba, Kirian. Dzięki, ale... potrzebuję tylko odpoczynku. Na pewno? Bo to żaden problem. W ogóle. Nic mi nie będzie. No dobra. Ale krzycz, jeśli byś czegoś potrzebowała, tak? Bo... ja... wszyscy martwimy się o ciebie, pielęgniarko. Nie jesteś na zła o... no wiesz, to, że cię popchnęłam? Bo byłam wtedy nawalona i po prostu... odwaliło mi. Ale... to nie było okej. Okay. Wiem o tym, jasne? I przepraszam. Nic bym nie powiedział, naprawdę. Ale... nie chcę mieć wrogów. Nic się nie stało, chyba. Żyjemy. Nic się nie stało. Tak? Okej, super. Bo tak sobie myślałam. Mogłabyś przyjechać do LA, gdy to się skończy. Zjemy coś, a potem pójdziemy na zakupy. Znam naprawdę niesamowite miejsca, nie uwierzysz. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak zła kanapka. Nieważne co na nią położysz, to zawsze pożywny posiłek. Ale... jestem starym człowiekiem. Wiem, co lubię, a czego nie. Jak dla mnie nic nie przebija starej, dobrej kanapki z szynką i musztardą. Mogę zrobić ci kanapkę. Głodny? Nie teraz, kochana. Nie trzeba. Po prostu... dobrze, że wróciłaś, wiesz? To bardzo miłe z twojej strony, George. Dziękuję, ale... niedługo wróci twoja stała opiekunka. Czuję, że przez ostatnie tygodnie nie byłam za bardzo pomocna.
To ja powinnam się tobą opiekować, nie na odwrót. No, raczej to. To ja powinnam się tobą opiekować, nie na odwrót. Nadal potrafię zrobić więcej niż wszyscy uważają. Tak naprawdę nie potrzebowałem opiekunki, ale Sara nalegała, a ja nie chciałem się z nią kłócić. Ja bym się z nią nie kłócił. Potrafi zabić ludzi wzrokiem. Ale miło mieć cię w pobliżu. Nigdy na mnie nie krzyczysz. Robisz mi kanapki. Jesteś dobrym towarzystwem. Lubię cię, Angie. Pomaganie ci w chorobie to jedyne, co mogę zrobić. O, czuję, że przez ostatnie tygodnie nie byłam za bardzo pomocna. Nie szkodzi. Nadal potrafię zająć się sobą i farmą. No i przecież nie dostał bez pomocy. Ehem. Cóż, widzę, że ogoliłeś się i masz czyste ubrania. O tak. Miło, że zauważyłaś. Mimo wszystko, powinnam zrobić coś więcej. Nie bądź głuptasem. Choroba nie wybiera. I nic nie możesz z tym zrobić. Niedługo wróci twoja stała opiekunka. Boże, nie. Prawie zapomniałem o śmierdzącej Joyce. Nie wiedziałem, że ma pseudonim. O tak, dziwnie pachnie, przysięgam. Naprawdę. A nawet nie jestem wrażliwy na zapachy i te sprawy. W końcu jestem cholernym farmerem. Całe życie przebywam wśród krów, a powiem ci, moja droga, krowy nie pachną fiołkami, to pewne. Ale ten zapach Joyce jest jak... no nie wiem. Jak chemikalia. Z jakiegoś powodu nie mogę go znieść. Naprawdę mi przeszkadza. Powinnam wracać do pracy. Powiedz, co trzeba zrobić, George. Właściwie to chciałem cię prosić o przysługę. Tak? Jaką? Po prostu przyjdź do salonu. I po drodze weź tą paczkę chipsów, dobrze? Dobra. Mógłbyś sam ją usiąść, ale okej. Zbadaj. Paczkę chipsów o smaku soli i octu. George prosił, żeby mnie przyniosła. Weź. Chipsy, chipsy. Tu jesteś. Siadaj. I podaj chipsy. Film zaraz się zacznie. Film? Film? Tak, amerykański. Więc siadaj, nogi do góry i ułóż się wygodnie. O jest. George, jesteś bardzo miły. Usiądź. O, już go oglądałam. Ale to żaden problem. Takie filmy można oglądać w kółko. Gdzie jest Jenny? Ostatnio zamieszkuje w piwnicy. Jakikolwiek ma problem, nie chce się nim ze mną podzielić. A nie będę się wtrącać. Pa. Titanic. No bez jaj. Jest dużo miejsca. Właśnie na te cholerne drzwi. Oboje wpadliby wtedy do wody. Ale mogłoby się przesunąć czy coś. Przysięgam, ona chce, żeby on zamarł na śmierć. Titanic, 100%. Na co ja czekam? Kończy mi się czas. Czuję to. Powinnam to po prostu zrobić. Dać go komuś. Odejść i zacząć od nowa. Z dala od tego wszystkiego. Nawet jeśli odzyskanie życia oznacza utratę duszy. Daj to, Jenny. Głowa mi pęka. Boli mnie całe ciało. Muszę znaleźć coś przeciwbólowego. Najpierw... gra zapisana. Czy ja mogę coś sobie jeszcze tu postawić? To nie zadziała. Czyli piwko jeszcze mamy dla siebie.
Ogień płonie w mojej klatce piersiowej. Nigdy wcześniej nie czuła się tak źle. Powinniśmy wezwać karetkę. Albo sam zawiozę ją do szpitala. Tak będzie szybciej. Nie, Kilian. Nie? Co to da? Ten rak ją zabija i nie ma lekarstwa czy terapii, dzięki której będzie lepiej. Jeśli pojedzie do szpitala, nafaszerują ją morfiną i zostawią, by umarła wśród nieznajomych. Co to za śmierć? Nie wiem, George. Ja już nic nie wiem. Więc czego ona by chciała? Wiem, czego ona nie chce i są to szpitale. Mówiła mi. I choć trudno patrzy na jej cierpienie, upewnię się, że zostanie tutaj z nami. Do końca. Mimo wszystko, jesteśmy jej jedynymi przyjaciółmi. A i to Jenny. Przyniosłam ci zupy warzywnej. Wiem, że nie jesteś głodna, ale powinnaś coś zjeść. Ciepłą zupką w brzuchu poczujesz się lepiej. Dajesz mi ją, bo chcesz mojej krwi. Och, odpierdol się. Nienawidzę zupy i nienawidzę ciebie. Cholera, tylko nie znowu to. Ej, chcesz papierosa? Nie no. Cholera, tylko nie znowu to. W porządku, moja droga. Próbujemy później, tak? Kolejny zapis gry, kurde. No, może to się jeszcze nawet w tym odcinku skończy. Wolałbym nie. Doc, Angie. Nie pozwól, by mrok cię pochłonął. Run, boy, run. Był ksiądz. Jest świnia. No co tu się stało? Użyłem. No, dobrze, przynajmniej jest zapis. Jeszcze raz. Run, run, run. Run, Forest, run. Dobra, Angie, Mrok. Biegniemy jeszcze raz. Dobrze, na razie nic tutaj tak naprawdę się nie dzieje, tylko już nie biegniemy, więc luz. Możemy sobie poobserwować, co tu się dzieje w tle. W tle na razie się nie dzieje, dobra. Ta dziewczyna, ta kobieta, która była tam.
To jest świnka. Jeszcze raz. I zostajemy cały ekran, tak? Dobra. Udało się. Udało się. Mrok mnie nie pochłonął. To mi się wydaje, że jest dym papierosowy, wiecie? Zaczemy. Jesteśmy na statku. To jest zamknięte. Coś tam strzela. Cholera. Robi się niebezpiecznie. Pójdź na Jenny. Znowu do tego wróciła. Przestań hałasować, obudzisz George'a. Myślałam, że to mi wali w głowie, ale to ty... To cały czas byłaś ty. Ten młotek nie da rady, gdybyś tylko miała szwadron czołgów. Ten młotek nie da rady, gdybyś tylko miała szwadron czołgów. Ten hammer won't do it. If only had a squadron of tanks. Och, ten młotek poradzi sobie świetnie. Zobaczysz. To żałosne, Jenny. Nie możesz tego otworzyć. Im wcześniej zdasz sobie z tego sprawę, tym lepiej dla wszystkich. Och, a co ty wiesz? Jesteś zrzędliwą, umierającą kobietą, która śmierdzi szczynami. Och, nie chcesz tego robić, Jenny. W środku jest potwór. Wiem. A jak myślisz, czemu chcę je otworzyć? Ale on... Nie. To mój potwór i zrobi, co będę chciała. Zabiję cię, jak tylko go uwolnisz. Cóż, jest tylko jeden sposób, by się przekonać. Te drzwi potrzebują hasła. Tak się składa, że je znam. Dobra, myślałam, że to mi wali w głowie, ale to cały czas byłaś ty. Nie, posłuchaj, kochana. Wali ci w głowie, bo kurwa umierasz. Więc zostaw mnie w spokoju. Prawie mi się udało. Wyłaś mi z głowy, Jenny. Nie zniosę tego więcej. Nie prosiłam się o bycie w twojej głowie. A teraz zamknij się i daj mi zrobić swoje, dobra? Hej, chcesz papierosa? Wiesz, że nie palę. Ale czy to nie ty chciałaś wtedy ode mnie papierosa? Tak, cóż. Czasem palę, gdy piję, albo biorę. Ale teraz jestem trzeźwa, więc... Mogę zrobić ci drinka. Tylko się tu rozejrzyj. Wszędzie jest alkohol. Chyba... Ty dalej waw te drzwi, a ja przygotuję ci coś, żebyś się zrelaksowała. Dobrze? Czemu nie? Nigdy nie odmawiam szklanki martini. W takim razie martini. Chyba mieli niezłą imprezę. Wszystkie butelki są kompletnie puste. Zbadaj. Czy on ma w ręce butelkę wódki? Weźmiemy. Wiecie co, na początku miałem jednak dać jej jeszcze szansę, ale widzę, że to nie ma sensu. Jest to prawie pełna butelka brandy, weźmy to. Ale widzę, że tam zabrali, kurde, kawcie. Butelka Vermouth'a leży na kolanach tej kobiety, weźmy też. To jest martini. Butelka ginu. Chyba wypił ją pianista zanim, aha. Zanim zastrzelił w łeb. Minibar na wózku. Jeśli mam zrobić Jenny martini, powinnam zrobić je tutaj. Zrób martini. O kurde, które alkohole połączysz? Jak się robi martini? Ja piję martini, czy czasem piję martini? How to make martini? Martini recipe.
Potrzebujemy, kochani moi, 50 ml ginu lub wódki. Potrzebujemy suchego wermowa. Classic Martini. Ej, ale ty mi tutaj filmu nie włączaj. Gin albo wódka. Zrób Martini. Gin. Wermów. Wymieszaj. Udało się. A teraz dajmy to Jenny. Jenny? Jenny? Czekamy. Mogli uprzejmie rozebrać z tych butów. Szalone sny. To już zima? Niemożliwe. Naprawdę spędziłam cały ten czas w łóżku? Boże, biedny George zostawiony sam sobie. Naprawdę jestem najgorszą pielęgniarką na świecie. Powinnam sprawdzić, czy nic mu nie jest. Najlepszą może nie jesteś. Badaj, chyba przyniósł tu swój fotel, by być blisko, gdybym czegoś potrzebowała. Teraz... Badaj. Nawet ma latarkę na kolanach, żeby robić nocne obchody. Ale chyba zasnął. Podnieś latarkę. Po co zamykałaby drzwi? W razie go nie budźmy. Ciekaw, czy ona tam wlazła. Drzwi są otwarte. Zbadaj. W środku jest kompletnie ciemno. Wejdź. Jest tu tak ciemno, szczęście mam latarkę. Włącz latarkę. Jakie laboratorium? Te wszystkie rzeczy. To musi być jakieś laboratorium. Przypomina oko Adama. Ono się zaćpała jak nic. To i roślinki. Masz mnie. Cholera, dziewczyno. Powinieneś zobaczyć swoją minę. Zrobiłam się taka... A potem zrobiłaś. Skończyłaś? A poza tym... Czego tak wypatrujesz w ciemnościach? Cóż, w końcu otworzyłem drzwi i powiem ci, ten skurwiel nieźle oberwał. Ale potem nie mogłem włączyć świateł. To znaczy, znalazłem przełączniki i go używam, ale to wszystko spierdoliło. A potem... 5 minut później widzę, jak wchodzisz z latarką. Świetne wyczucie czasu, Angie. Jak zwykle. Bez światła, co? Najwyraźniej nie ma tu prądu. Sprawdźmy, czy możemy to naprawić. Zaprowadź posiadaczko latarki. Będę zaraz za tobą. Oj, ta ćpunka. Spójrz, generator. Zobaczcie, że są drzwi dziwne. Idziemy tu zamknięci jak nic. Dziesiątki worków z ziemią piętrzą się pod ścianą. Ktoś tu lubi bawić się w ogrodnika. To ciężkie. Ale to nic. Co bym w ogóle zrobił z tą ziemią? Okej. Włączmy generator. To generator, ale jak mam go uruchomić? Włącz. O cholera, coś jest nie tak z tym generatorem. Sprawdźmy, czy mogę go naprawić.
Napraw. Jak w Dying Light'cie? Wiesz, jak naprawić generatory? Nie. Myślę, że chodzi o podłączenie przewodów zapłonowych do odpowiednich świec. Nie mam pojęcia, o czym ty w ogóle mówisz. Po prostu się zamknij i daj mi pomyśleć. To nie może być trudne. Kurwa, Dying Light! Chyba coś zrobiłaś, kontynuuj. No, Dying Light. Nie Dying Light, Boże, Dead by Daylight, przepraszam. Pomyliłem się. Udało się, jeszcze tylko trochę. No kurwa, to jest zerżnięte. Akurat w DBD byłem mistrzem, jeżeli chodzi o geny. W końcu. Torby ze śmieciami. To chyba głównie odpady z ogrodu. Angie, dziewczyno, jesteśmy w niebie. Rośliny konopi. Długo były pozostawione bez światła i wody, więc nie wyglądają teraz zbyt zdrowo. To spray z jakimiś chemikaliami. Chyba tego nie potrzebuję. Kim ty kurwa jesteś? Jestem Angie, opiekunka George'a. Kim ty kurwa jesteś? Chcę tylko powiedzieć, że nie mam z tym nic wspólnego. Kim ty kurwa jesteś? Nie wiesz? Oczywiście, że nie. 5 lat herowałam tej głupiej, śmierdzącej farmie, a on nawet nie wspomniał mojego imienia, tak? Typowe. Jestem Angie, opiekunka George'a. A, tak. Pielęgniarka z agencji. Jesteście najgorsze. Kim jest ta chuda suka za tobą? To Jenny Wild. Angie, co jest kurwa? Aktorka? Nie. Tylko to samo nazwisko. Zbieg okoliczności. O ty! Może jestem kaleką, ale nie jestem ślepa. Jasna cholera. Masz tu więcej celebrytów? Mariah Carey? George Clooney? Nie. Mam sprawdzić? Jesteśmy tylko my dwie. Możemy teraz iść, proszę? Nie zupełnie. Nie. Ty chyba jesteś stałą opiekunką George'a, Joyce, tak? Na pewno nie jestem kopciuszkiem, kochana. Świetnie opiekowałaś się George'em przez te wszystkie lata. On bardzo cię lubi. Wątpię. Nie jesteś osobą, która zabiłaby z zimną krwią dwie niewinne osoby, prawda? Nie, masz rację. Jestem kucharzem. Raczej wolałabym nie mieć krwi na rękach, jeśli można tego uniknąć. Więc zadzwonię po chłopaków. Chłopaków? Będą wiedzieli, co zrobić. Teraz właśnie i pamiętajcie. Nie chcę tego robić, ale zabijanie was, jeśli nie dacie mi wyboru. Zabiję was, jeśli nie dacie mi wyboru. Jesteś piękna? Miłego pobytu. Macie przejebane. Ej, możemy się chociaż naćpać, czekając na chłopaków? No daj spokój. To jest totalnie kurwa do dupy. Masz jakieś mądre pomysły? Jeszcze nie. Ale z mojego doświadczenia najlepsze pomysły to te najprostsze. O, dobra, co zrobić? Możemy wyłączyć. Możemy wziąć worek, za ciężki, okej. Tu śmieci. Wyłączmy go po prostu. Pierdolony generator. Nie będę czekała na chłopaków. Zajmę się tym kurwa sama. Hmm.
Jenny? Czyżby? Barnhouse Lane? No wydaje mi się naprawdę, że ten dym to jest dym papierosowy. Opa. Już się ich nie boję. Ole. Zbadaj. Chyba mogę się tam wspiąć. Tam jest Brimstone. Nie, to nie Brimstone. Ale jest tam jakaś kobieta. Duży okaz. Wezmij się. Dobra. Wow. Prawie mi jebło. Była jakaś kobieta w kapeluszu. Skocz. Nie wiem, czy ją widzieliście, ale no ja ją widziałem. Jest siekiera. Omar. Jezus, ciebie dziwak. Ale nawet cię lubię. Nie mogłeś uciec przez swoją destiny, co? Dobra. Bierzemy siekierę. Bo widzę, że musimy zrobić z niej użytek. Idziemy. Tym się machamy. Właśnie, bo nawet nie da się kliknąć, da się kliknąć. Trochę to dziwnie działa. Tyk. The forest teraz. Zeskocz. Będę walczył z Destiny teraz, tylko że się kierą. Może tak być. Może tak być. Jest i kot. Oh, Angie. Powinnaś uciekać, póki jeszcze mogłaś. Naprawdę miałem nadzieję, że nie zobaczysz końca Barnhouse Lane. Ten ostatni dom. Ta tląca się forteca samej śmierci. To będzie twój grób. Jesteś ranny. Co ci się stało? Próbowałem złapać małego pająka. By zostawić ci go jako prezent na progu. Ale był szybki. Ukąsił mnie. Otruł. I teraz umieram. Przepraszam. Naprawdę chciałem oszczędzić tej ostatniej walki. A... Czemu miałbyś to wszystko dla mnie robić? Czy każdy akt dobroci musi mieć jakiś powód? Po prostu wybrałem cię, Angie, by cię kochać i chronić. Ale dlaczego? We mnie nie ma nic wyjątkowego. Nie jestem nawet tak odważna ani uprzejma. Nie mam świetnego poczucia humoru, wyglądu ani inteligencji. Nawet nie jestem dobrą pielęgniarką. Karmię biednego George'a codziennie kanapkami i prawie w ogóle się nim nie opiekuję. Nie uważasz, że jest tam ktoś bardziej godny, czekający na taką okazję? Ja też nigdy nie byłem idealnym kotem. Wybrzydzałem przy jedzeniu, ostrzyłem pazury na rzeczach, których nie powinienem nawet dotykać. Nic z tego nie jest ważne, Angie. To coś, o czym wy ludzie często zapominacie. Prawdziwa miłość jest bezwarunkowa. I gdybym mógł, wziąłbym tego magicznego papierosa z twojej kieszeni i sam go zapalił. Ale niestety, koty nie palą.
Mogę coś zrobić? Dla mnie? Nie. Ale nadal możesz ratować siebie. Przeszłaś przez piekło, by wykonać zadania. Zasłużyłaś na nagrodę. Znalazłaś pudełko i papierosa. Więc... skorzystaj z tego. Niech to nie pójdzie na marne. Żyj dalej. Ty nie tego chciałaś? Chyba nie dam rady tego zrobić. Czekam tylko na właściwą chwilę. Poświęcić czyjeś życie, by oszczędzić twoje? To wydaje się złe. Jeszcze nie podjęłam decyzji. Teraz albo nigdy, Angie. Mam nadzieję, że jesteś tego świadoma. To nie jest takie proste. Nic nie jest tylko białe lub czarne. Są wszystkie odcienie szarości. W moim życiu nie ma kogoś, kto jest naprawdę zły. Może poza krwawą Mary. Jeśli jakoś wróciłaby do mojego życia i poprosiła o papierosa, nie wahałabym się ani przez chwilę. Ale ona nie żyje, więc... byłeś dobrym przyjacielem. Dziękuję ci. To wszystko byłoby o wiele trudniejsze bez ciebie. Nie mogłem cię ochronić przed okrucieństwami Barnhouse Lane. Ale chyba dałem ci dobry powód, by żyć dalej, prawda? Bez ciebie robiłam różne szalone gówna, jeśli to masz na myśli. A jednak jesteś tu, stoisz wyprostowana. Gotowa na ostateczną bitwę. Zabiję dla ciebie tego pająka. Obiecuję. Naprawdę? Myślałem, że przerażają cię pająki. Po tym wszystkim, co przeszłam, już się niczego nie boję. Żegnaj, kocie. Do zobaczenia po drugiej stronie. I'll see you on the other side.